Gmach w Alejach Jerozolimskich należy do Banku Gospodarstwa Krajowego od 90 lat. To dla nas bardzo ważna część naszej tożsamości i moment, w którym wyprowadzamy się praktycznie na 4 lata, na czas modernizacji, to dla nas odcięcie od tego budynku. Tym samym chcieliśmy, aby wszyscy, którzy pracowali tu, ale też ci, którzy przyjdą do pracy w czasie, w którym stacjonujemy gdzie indziej, mieli część tego doświadczenia, jakim jest zabytkowy budynek, jakim jest duch czasu i to, co działo się przez całą historię tego banku. Chcieliśmy, żeby to doświadczenie wirtualnego spaceru było jak najbardziej realistyczne, żeby każdy, kto tutaj pracował, mógł chodzić po korytarzach tak, jak chodził wtedy, kiedy tutaj funkcjonował. Dlatego wybraliśmy technologię, która nie jest zazwyczaj wykorzystywana do takich realizacji. Fotogrametria służy najczęściej do budowania modeli zabytków, takich jak kościoły, takich jak wielkie muzea, ale też na potrzeby produkcji filmowej, do tego, żeby odwzorować to, jak wyglądają na przykład najważniejsze zabytki, w których można realizować film. Jesteśmy w sali 201, zwanej Błękitną. Nazwa pochodzi od koloru witromozaiki ceramicznej, którą widzimy na ścianach po obu stronach sali. Oprócz mozaiki ściennej wykończono ją stiukami, marmurami i lustrami ściennymi. Była największą z sal konferencyjnych pierwszego piętra, zajmowała długość 5 osi. Dawniej sala była przeznaczona do posiedzeń Rady Nadzorczej i Dyrekcji. Dawna sala Błękitna to dziś 2 odrębne pomieszczenia. W całym procesie inwentaryzacji i pozyskiwania danych przestrzennych do stworzenia futurystycznego modelu 3D wnętrz Banku Gospodarstwa Krajowego wykonaliśmy 600 skanów, co nam daje około 150 GB danych czystych skanów oraz wykonaliśmy ponad 10 000 zdjęć, co daje nam kolejne 700 GB. Łącznie cały projekt zmieścił się na 2 dyskach 2 TB, licząc tutaj z eksportami, z przygotowaniem pewnych wizualizacji, animacji i samej aplikacji. Cały proces skanowania i rejestracji tych danych to jest rząd wielkości około 2-3 miesięcy, aby można było to sprawnie zrobić z takim wynikiem, aby zamawiający był przede wszystkim zadowolony, a to, co stworzymy, jak najwierniej odzwierciedlało stan rzeczywisty. Aplikacja bazuje na materiale pozyskanym w trakcie procesu skanowania laserowego oraz przy wykorzystaniu technologii fotogrametrii. To jest szczególnie ciekawe, ponieważ takich projektów nie tylko w Polsce, ale i na świecie w takiej skali jest cały czas niewiele. Mówimy tutaj o 4 piętrach, kilkudziesięciu pomieszczeniach, kilkuset metrach kwadratowych przestrzeni. To, na co również warto zwrócić uwagę, to sam sprzęt, jaki wykorzystujemy w tym projekcie. Sprzęt, na którym aplikacja jest uruchamiana. Mam na myśli okulary wykorzystywane do wprowadzania użytkownika w wirtualną rzeczywistość. Jest to kolejna już generacja urządzeń, które umożliwiają użytkownikowi nie tylko ruch głową w dwóch osiach, ale również swobodne poruszanie się po przestrzeni. Dzięki temu mamy wrażenie pełnego zanurzenia i każdy ruch wykonywany w rzeczywistości ma przełożenie na ruch wykonywany w aplikacji.